11 listopada o godzinie 23:50 na ulicy Głowackiego miał miejsce wypadek drogowy, potrącenie pieszego. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 37-letni pieszy wtargnął na jezdnię podjadącego Matizem 19-letniego mieszkańca Tomaszowa. Policjanci ustalili stan trzeźwości uczestników zdarzenia. Kierujący pojazdem był trzeźwy, natomiast pieszemu alkotest wykazał 1,8 promila. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Pieszy został ukarany mandatem karnym 500 zł. 10 listopada o godzinie 7:30 policjanci ujawnili w jednym z mieszkań przy ulicy Świętego Antoniego nielegalny pobór energii elektrycznej. Jak wynikało z policyjnych ustaleń, w przedmiotowym mieszkaniu pod koniec sierpnia w związku z zaległościami z e-opłaty został cięty prąd. 40-letni podejrzewany dokonał nielegalnego przyłącza. W mieszkaniu na lewym przyłączu działały urządzenia elektryczne, które w czasie wizyty policjantów w mieszkaniu były włączone. Policjanci ustalają kwotę powstałych strat. Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. 10 listopada, kilka minut przed godziną 6, policjanci otrzymali informację o skradzionym Volkswagenie Golfie. Jak ustalono, przed kradzieżą pojazd znajdował się na posesji w Brzustowie. W aucie pokrzywdzony pozostawił kluczyki. Z policyjnych ustaleń wynikało, że najprawdopodobniej pojazdem bez zgody rodziców postanowił pojeździć ich 19-letni syn. Policjanci rozpoczęli poszukiwania wspomnianego auta. Zauważyli poszukiwanego Golfa zaparkowanego na pętli autobusowej w Wąwale. Za kierownicą siedział 19-latek, natomiast towarzyszył mu o rok starszy kolega. Z policyjnych ustaleń wynikało, że młody człowiek powrócił do domu z jednej z tomaszowskich dyskotek. Wziął nie swoje auto i pojechał dalej się bawić. W chwili zatrzymania podejrzany miał w organizmie 2 promile. Sprawca nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Miesiąc wcześniej został zatrzymany za kierowanie pojazdem w stanie trzeźwości. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzuty krótkotrwałego użycia pojazdu oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. 11 listopada w Praszkach miał miejsce wypadek drogowy. Jak ustalili policjanci, 50-letni mieszkaniec gminy Rokiciny, kierując Hondą na prostym odcinku drogi z nieustalonych do chwili obecnej przyczyn, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu i uderzył w przydrożne drzewo. Kierujący oraz 55-letni pasażer z obrażeniami ciała trafili do tomaszowskiego szpitala. Sprawę prowadzą policjanci z Tomaszowa. Policjanci niemalże w ostatniej chwili dotarli do Zgierza, do tak zwanej dziupli samochodowej, w której złodzieje ukryli skradzione w naszym mieście BMW. Pojazd miał zostać rozebrany na części, które zdecydowanie łatwiej sprzedać na czarnym rynku. Auto wartości 52 tysięcy złotych wróci do właściciela. Policjanci naszej komendy oraz policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi otrzymali informację o tak zwanej dziupli samochodowej, w której demontowane są kradzione pojazdy. 8 listopada nasi kryminalni wraz z policjantami Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi dotarli do wytypowanej posesji przy jednej z ulic w Zgierzu. Brama była zamknięta, jednak w głębi zauważyli swego rodzaju warsztat samochodowy, w którym paliło się światło. Funkcjonariusze pokonali ogrodzenie i dyskretnie podeszli pod budynek. Przez okno zobaczyli poszukiwane grafitowe BMW i krzątających się przy nim trzech mężczyzn. Podjęto decyzję o dynamicznych zatrzymaniach. Podejrzewani nie reagowali na polecenia policjantów. Jeden z nich, 29-latek, uciekł do piwnicy, gdzie został obezwładniony i skuty kajdankami. Szybko dołączył do dwóch wspólników w wieku 36 i 24 lat. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli dwie tomaszowskie tablice rejestracyjne przypisane do skradzionego auta. BMW zostało utracone w nocy z 6 na 7 listopada. Na miejscu przeprowadzono z udziałem technika kryminalistyki szczegółowe oględziny. Ujawniono także inne części samochodowe, takie jak poduszki powietrzne czy zegary, które będą sprawdzane pod kątem legalności. Cała trójka noc spędziła w tomaszowskim areszcie. W Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie mężczyźni usłyszeli zarzuty paserstwa. Pojazd wkrótce zostanie wydany właścicielowi. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast za paserstwo do lat 5.